when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Padło kiedyś, pamiętam, na kanale takie pytanie, nie wiem, czy pod jednym z filmów o ciekawostkach o kryptowalutach, czy pod jakimś innym filmem. Co jeżeli wyślę jednego tego samego bitcoina w tym samym momencie do dwóch różnych adresów, czyli do sławnego Alice i Boba? Jak sieć to rozpatrzy, co się wtedy stanie, czy w ogóle taka sytuacja jest możliwa? No i dzisiaj sobie rozpatrzymy właśnie taką kwestię. Czyli mamy tutaj nasz portfel, na którym mamy jednego bitcoina i wysyłamy go do dwóch osób, do osoby A i do osoby B. W tym samym momencie wysyłamy tego samego bitcoina. I jak na to zareaguje sieć? Zacznijmy od tego, że w ogóle chyba 100% portfeli nie pozwoli nam zrobić takiej transakcji. To znaczy, jeżeli wyślemy na jeden adres jednego bitcoina, to na saldzie na tym naszym portfelu będzie pokazane, że tych bitcoinów do wydania mamy 0. Oczywiście ta transakcja nie jest już zatwierdzona przez górników, bo ona siedzi sobie w mempoolu, o którym już wcześniej mówiłem, i czeka na zatwierdzenie w kolejnym bloku danych. No ale oczywiście transakcja nie musi zostać wysłana z portfela, można ją ręcznie skonstruować, oczywiście przy odpowiedniej wiedzy, i w po prostu stworzeniu tej transakcji możemy podać dwa różne adresy, na które ten bitcoin ma pójść. No i podajemy adres A, podajemy adres B, w tym samym momencie rozgłaszamy tę informację w sieci, te transakcje wpadają do mempoola. I co ciekawe, mempool przyjmuje obydwie transakcje, czyli i tą z adresem A, i tą z adresem B. Aczkolwiek nie może dojść do tego, aby podwójnie wydać, czyli tak zwany atak double spending, nie możemy wydać tego samego bitcoina dwukrotnie. Nasza transakcja albo ta zostanie przyjęta w bloku danych, i w tym momencie, kiedy zostanie zatwierdzona albo ta transakcja, ta druga, powiedzmy, przyjęta została transakcja A przez górnika, w tym momencie ta druga transakcja B zostaje przez niego unieważniona i nie dochodzi już do skutku, ponieważ system sprawdził, że z tego adresu już ten jeden bitcoin został wysłany i nie ma możliwości wysłać drugiego tego samego bitcoina w tej drugiej transakcji. Tak sieć blockchain broni się przed tym atakiem double spend. Tutaj może się pojawić druga kwestia. A co jeżeli jeden górnik przygotował blok z tą transakcją A, a drugi z tą transakcją B? No to oczywiście wszystko zależy od tego, który z tych górników zatwierdzi tą transakcję, ten blok cały jako pierwszy. Jeżeli ten, do którego wpadła transakcja A, no to oczywiście do tej transakcji dochodzi. Jeżeli ten górnik zatwierdzi blok, w której była transakcja B, no to dochodzi do tej transakcji. Nie może być tak, że będzie albo ta transakcja. Także tutaj nie ma co się martwić, że ktoś was będzie chciał oszukać i wysłać tego samego bitcoina wam dwukrotnie lub tego samego bitcoina do was i do kogoś innego, i wy niby przyjmiecie tą płatność, a okaże się, że tych bitcoinów koniec końców nie macie. Czyli nie ma co się martwić tutaj o takie kwestie. Sieć Bitcoin zabezpiecza się przed takimi atakami. W tym filmie to już wszystko. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!